Wychocka. To jeśli chodzi o te najbliższe zapowiedzi, a jutro, 15 września, we Wrocławiu usłysz swojego posła właśnie tam, na Placu Solnym. Stanie Sejm, dmuchany, i odbędzie się debata parlamentarna, kolejna serii, z kolei następna, 17 września w Częstochowie. To jeśli chodzi o te najbliższe zapowiedzi. Pierwsze śniadanie w toku. A co dziś nas czeka? Premier Ewa Kopacz i ministrowie jej rządu jadą do Podlaskiego. Mają zaplanowane spotkania w całym regionie. Dużo spotkań, dużo odwiedzin, dużo rozmów. Jutro w Białymstoku odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów. Wśród tematów ma być tworzenie miejsc pracy i budowa dróg. Będzie to szóste wyjazdowe posiedzenie rządu premier Ewy Kopacz. Wcześniejsze odbyły się w Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku. Z rzeczy przyjemnych na pewno, zwłaszcza dla aktorów, reżyserów, twórców filmowych, właśnie dzisiaj startuje jubileuszowy 40. Festiwal Filmowy w Gdyni. Ile to dzisiaj się nasłucham o edycjach festiwalu. Niedługo będzie edycja, nie wiem czego, spotkania, może edycja audycji na przykład będzie, zobaczymy. W każdym razie mamy 40. festiwal. Będzie mi za każdym razem miło, kiedy ktoś będzie właśnie tak mówił, a nie edycja festiwalu. No cóż, Jerzy Skolimowski nie mógł nacieszyć się Złotym Lwem. Czy Złote Lwy trafią do niego? Tak dobrze pisano o nim na festiwalu w Wenecji, o filmie 11 minut. No i niestety nie udało się. Zupełnie inny film z daleka zdobył tę główną nagrodę, tylko wyróżnienie dla Jerzego Skolimowskiego. No a zobaczymy, jak to będzie na tym rozpoczynającym się dziś festiwalu w Gdyni. Konkurencja też jest poważna. Sporo filmów, które dobrze rokują. No ale na razie najgłośniej było, przynajmniej w ostatnich dniach, właśnie o filmie Jerzego Skolimowskiego. Jeśli chodzi o świat, bardzo ważne, nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, mówiłam już o tym. Zajmą się propozycjami Komisji Europejskiej w sprawie kryzysu migracyjnego. W spotkaniu weźmie udział szefowa polskiego MSW Teresa Piotrowska. Komisja Europejska zaproponowała, przypomnijmy, rozdzielenie między państwa unijne 160 tysięcy uchodźców z Syrii, Erytrei i Iraku, którzy przedostają się do Włoch, Grecji, na Węgry. Wczoraj padł rekord, jeśli chodzi o granicę węgierską z Serbią. 4,5 tysiąca osób przekroczyło tę granicę. Mowa o uchodźcach oczywiście. Tylko w ten weekend, jeśli chodzi o południową granicę Niemiec, to przedostało się około 20 tysięcy osób. No i nie bez powodu Niemcy wczoraj zapowiedzieli kontrolę na swoich granicach, zwłaszcza na granicy z Austrią. Polska minister spraw wewnętrznych została uprzedzona o tym fakcie. Jak to wpłynie na całą sytuację, jak to wpłynie na strefę Schengen? Bardzo poważna decyzja, ale co się za nią kryje tak naprawdę? No, wiadomo, że kontrole mają przepuszczać przez granicę tylko osoby z dokumentami. A co w takim razie z osobami, które takich dokumentów nie mają? Czy jest przewidziana jakaś procedura w związku z tym? Część państw zwyczajnie nie zgadza się na narzucanie tak zwanych, to nieładne słowo, kwot, mówmy może lepiej, przydziałów uchodźców. Do tej pory najmocniej protestowały państwa Grupy Wyszehradzkiej, Czechy, Węgry, Słowacja i Polska. No i wczoraj Jean-Claude Juncker próbował dzwonić do przywódców państw członkowskich, które są sceptycznie nastawione do przyjmowania
określonych przez Komisję Europejską kwot uchodźców. Z premierem Kopacz ma rozmawiać dziś rano. Rozmawiał już z premierami Słowacji, Łotwy, Czech, Węgier, Rumunii, także z kanclerz Niemiec. Szef Komisji Europejskiej, cóż, do ostatniej chwili próbuje przekonać blok państw Europy Wschodniej do swojej koncepcji podziału uchodźców. No, ale jeżeli to się nie uda, jeżeli jemu się nie uda, to sprawy w swoje ręce ma wziąć przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Zapowiedział właśnie w piątek, że jeśli ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii nie uzgodnią dziś działań w sprawie kryzysu migracyjnego, to zwoła pilny szczyt przywódców unijnych. Z innych zapowiedzi Londyn i prezydent Andrzej Duda z dwudniową wizytą w Wielkiej Brytanii w związku z obchodami 75. rocznicy bitwy o Anglię. Prezydent przybędzie z małżonką. Pierwszego dnia złoży wieniec z pomnikiem w Londynie wzniesionym, by uczcić pamięć polskich lotników, którzy pomagali aliantom podczas II wojny światowej. Ma się spotkać z kilkusetosobową reprezentacją młodej Polonii. No a jutro spotka się z premierem Cameronem. W Pałacu Buckingham w imieniu królowej prezydenta podejmie książę Edward, najmłodszy syn Elżbiety II. To jeśli chodzi o wizytę w Londynie. No i jeszcze może mała zapowiedź z Moskwy. Początek manewrów wojskowych. Ministerstwo Obrony Rosji nie podaje, do kiedy potrwają ćwiczenia w jednej z faz. Jest przewidziany udział prezydenta Władimira Putina. Pierwsze śniadanie w toku. No, a u nas przyczynek do dzisiejszych rozmów, a więc wszystko to, co dzieje się wokół uchodźców, ale także to, co dzieje się w Polsce. W ten weekend nie brakowało manifestacji. Odbyły się w Krakowie, w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Płocku, w Białymstoku. To manifestacje w obronie uchodźców, chlebem i solą ich witające. No ale także w Krakowie i w Warszawie odbyły się kontrmanifestacje. Bardzo głośno jest o nich, nawet jeżeli bywają mniejsze, to jeśli chodzi o odzew w mediach, jest to znaczące dosyć. Dzisiaj przypomnijmy spotkanie szefów ministerstw spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej. Pytanie, co może to spotkanie przynieść? Wracamy do tego, czy będzie przełom, czy Unia ciągle jest zaskoczona uchodźcami, którzy przecież już od dłuższego czasu próbują przedostać się w różny sposób do Europy. I jeśli chodzi o lęki i Polaków, i Europejczyków, sondaże najlepiej pokazują, że no, większość osób u nas nie jest gościnnie nastawiona do uchodźców właśnie. W związku z tym pytanie również, czy kontrole na granicach niemieckich cokolwiek zmienią i czy zmienią, jeśli chodzi o Schengen właśnie, i czy to będzie pierwsza z granic, zwłaszcza ta z Austrią, i później będą kolejne. Zobaczymy. Dużo pytań. Spróbujemy na nie odpowiedzieć już dzisiaj, już rano, a przynajmniej rozpocząć te dyskusje. Za chwilę informacje kulturalne. Wracamy niebawem. Pierwsze śniadanie w toku. Lista przebojów to kefe. Jakie radio? Taka lista. Tok 5.
François Hollande przeprowadził taki tok rozumowania, to znaczy, że 120 tysięcy uchodźców powinno być przyjętych przez Unię Europejską w ciągu 2 lat. Oczywiście na zasadzie kwot, które tutaj się nazywają stałym i obowiązkowym mechanizmem przyjmowania uchodźców. Słowo kwot nie padło ani razu. Ale ja trochę nie rozumiem, skąd się wzięła liczba 120 tysięcy? Z księżyca. Natomiast jest to księżyc, który bardzo ładnie świeci, bo z niego dla Francuzów, bo z niego wynika, że Francuzi będą musieli przyjąć około 24 tysięcy. To jak widzimy... Niemcy przyjmują około 1 miliona, z tego co wiem. No więc widzimy, że są pewne różnice. W szacunkach. Tak, w gotowości. Lista przebojów TOK FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje kulturalne. Patrycja Wanat, zapraszam z Gdyni, gdzie dziś rozpoczyna się festiwal filmowy. Najważniejsza impreza dotycząca polskiej kinematografii. Najlepsze polskie produkcje będą walczyć o złote lwy. Wiele z filmów dopiero tu będą miały swoje premiery, więc poziom konkursu jest wielką niewiadomą. Festiwal to też wielkie przedsięwzięcie logistyczne, dlatego organizatorom pomaga 200-osobowa grupa wolontariuszy. Mam na imię Aleksandra Kryger. Bardzo interesuje mnie ogólnie pojęta sztuka filmowa. Studiuję film animowany, a tutaj są pokazy filmów animowanych, więc to mnie w szczególności interesuje. No i się okaże tak naprawdę, jakie będzie dla nas zadanie. Na pewno nie będziemy się nudzić. Nazywam się Grzegorz. Jestem absolwentem Liceum Plastycznego. Teraz studiuję na pierwszym roku bezpieczeństwo wewnętrzne. To raczej się nie łączy za bardzo, ale cały czas sztuka jest jakby ze mną. Anna Wróblewska, rzeczniczka prasowa festiwalu, podkreśla, że zdobyte doświadczenie jest bezcenne. Chociażby nasz dyrektor artystyczny Michał Oleszczyk zaczynał od tego, że był wolontariuszem. Praca jest atrakcyjna, na przykład w biurze prasowym trwa praca tylko kilka godzin dziennie, więc mają czas na obejrzenie wszystkich filmów. Pracy jest mnóstwo, wydawanie akredytacji, obsługa biura prasowego czy zwykłe udzielanie informacji. W zasadzie robią wszystko. Jest część, która pracuje w biurze gości krajowych, czyli pomagają obsługiwać gości, których jest w tym roku około 2000. Trzeba przygotować im pakiety, trzeba im wydać akredytację, no, trzeba odpowiadać na wiele różnych pytań i zobaczyć na bieżąco sprawy. Wszyscy nie tylko robią to za darmo, ale również pokrywają koszty zakwaterowania i dojazdu do Gdyni. Z kolei już wczoraj zostało otwarte Gdyńskie Centrum Filmowe. Budynek powstał obok Teatru Muzycznego. Swoją siedzibę będzie mieć tam Gdyńska Szkoła Filmowa, ale przede wszystkim są tam otwarte dla publiczności 3 sale kinowe. 3 salowe kino studyjne, kawiarnia, restauracja, galeria sztuki i fotografii, studio filmowe, no i siedziba Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Jest to naprawdę niezwykły, ogromny potencjał. Z prezesem Pomorskiej Fundacji Filmowej Leszkiem Kopciem oraz aktorką Katarzyną Figurą rozmawiał Paweł Radzewicz. Koncertem zespołu These New Puritans rozpoczął się w Krakowie 13. festiwal Sacrum Profanum. Podczas tegorocznej edycji usłyszymy też m.in. operę Pawła Mechietyna Czarodziejska Góra w reżyserii Andrzeja Chyry i nową interpretację muzyki Chopina, której dokona islandzki kompozytor Olafur Arnalds, a dziś wystąpią Bryce i Aaron Messnerowie z indie rockowej amerykańskiej grupy The National wraz z występującą po raz pierwszy w Polsce formacją Soul Percussion i dyrygentem Andre Deriderem i symfonietą Krakowią. Wszystkie koncerty odbywają się w Centrum Kongresowym ICE. Kolejne informacje kulturalne o 10.20. Zapraszam. Pogoda. Ładna. Wszędzie widzę na mapie 11 stopni, a we Wrocławiu 17, w Jeleniej Górze też, w Zielonej Górze 16, w Szczecinie też. No nieźle, nieźle nam się zapowiada ostatni tydzień lata, zwłaszcza, że w ciągu dnia wszędzie widzę 24-25, a w Zielonej Górze, Jeleniej Górze i we Wrocławiu nawet 27 stopni. Prawda, że dobrze się to zapowiada? Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Pierwsze śniadanie w toku. Będą mieli też burze tam, gdzie najcieplej. Teraz się dopatrzyłam. No, jakaś sprawiedliwość musi być na świecie. Co nas czeka dziś? Mnóstwo komentarzy po weekendzie.
konwencji wyborczych. Tych konwencji naprawdę nie brakowało, a obietnic tyle, że właściwie nic, tylko do Polski się sprowadzać skądkolwiek. Tak tutaj będzie pięknie. Wszyscy nam wszystko obiecali i teraz tylko to zrealizują i już naprawdę będzie dobrze. Co obiecały partie w ten weekend? PO. Likwidacja składki na ZUS i NFZ. Likwidacja umów śmieciowych. Ma być jeden kontrakt, który zastąpi umowy o pracę i umowy śmieciowe. Jednolita stawka PIT na poziomie 10%. Taka jedna danina. Minimalna stawka godzinowa nie mniejsza niż 12 zł. I tu jest taka sama propozycja PiSu. Bon refundacyjny na leki. Przyjazny rozdział kościoła od państwa. Likwidacja finansowania etatów związkowych przez pracodawców. I tutaj właściwie można byłoby się zatrzymać na chwilę, bo komentarzy w prasie nie brakuje. To za chwilę o nich. No i oczywiście temat uchodźców. Premierowa Kopacz mówi, że nie ulegnie szantażowi, ale nie temu szantażowi z Brukseli, bo go nie ma, tylko nie ulegnie w tej sprawie szantażowi PiSu. W sprawach migrantów należy rozmawiać, mówi. Nikt nam niczego nie dyktuje, nikt nas nie szantażuje. My do tego trudnego dialogu w Europie siadamy do stołu. Teraz PiS może dla odmiany. 15% stawka CIT dla małych firm. Rolnicy będą rozwiązania ustawowe uniemożliwiające wyprzedaż ziemi rolnej na działalność. No właśnie tutaj nie brakuje komentarzy, bo pewne rzeczy zostały już rozwiązane, a Beata Szydło je proponuje, mimo że ustawy weszły w życie. To też za chwilę o tym w przeglądzie prasy. Jeśli chodzi o płace, to PiS chce, tak jak powiedziałam, wprowadzenia minimalnej godzinowej stawki 12 zł, z kolei Zjednoczona Lewica 15 zł za godzinę proponuje. No i program Rodzina 500+, jako priorytet rządu ewentualnego przyszłego, który przewiduje wsparcie 500 zł od pierwszego dziecka w rodzinach mniej zamożnych, no i tam, jeśli chodzi o bogatszych, od drugiego. Jeśli chodzi o podatki, to PiS ich nie podwyższy. No i pytanie, skąd weźmie pieniądze na spełnienie wszystkich obietnic? Otóż trzeba szukać oszczędności, mówi Beata Szydło. Jeśli chodzi o Zjednoczoną Lewicę, 2,5 tysiąca złotych to płaca minimalna obiecana. Rozdział kościoła od państwa, opodatkowanie księży, likwidacja funduszu kościelnego, 40% podatek dla najbogatszych, koniec bezpłatnych staży, zniesienie podatku PIT dla zarabiających mniej niż 21 tysięcy, no i podwyższenie emerytur o 200 zł. Jak pisze w Wyborczej Krystyna Naszkowska, PSL też sypnęło miliardami. Do tej pory ludowcy zachowywali godny podziwu umiar w szafowaniu obietnicami przedwyborczymi, nie brali udziału w licytowaniu się, kto da więcej elektoratowi z budżetu państwa. Tama pękła nagle w sobotę na konwencji wyborczej. Nowo zakładane przedsiębiorstwa miałyby być zwolnione przez rok z płacenia ZUS-u, a mikroprzedsiębiorstwa płaciłyby o połowę mniej niż obecnie. Płaca minimalna wzrosłaby do 1900 zł, minimalna emerytura do 1200 zł. Seniorzy dostaliby leki bezpłatnie, każde dziecko bezpłatny obiad w szkole, zniesiono by VAT na ubrania dziecięce. PSL obiecuje też 50 tysięcy nowych miejsc w żłobkach, 70 tysięcy w przedszkolach i 500 tysięcy nowych miejsc pracy. Ale najbardziej stronnictwo chciałoby wspomóc wieś. Aż 150 miliardów złotych. No ale jednak komentarz, o którym wspomniałam, bo ważną dla rolników sprawą, jak pisze Krystyna Naszkowska, którą ludowcy przepchnęli przez koalicję PO-PSL, jest ustawa o ziemi, której rolnicy się domagali. Od przyszłego roku cudzoziemcy będą mieli prawo kupować u nas ziemię rolną, więc rząd wprowadził ustawę, która w praktyce to uniemożliwia. Zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia. Nie zauważyło tego Prawo i Sprawiedliwość, czytamy. Na sobotniej konwencji Beata Szydło miała w
wykazać, jak bardzo PSL zaniedbuje wieś, jak zostawia rolników samym sobie z kłopotami. I złożyła dość dziwne obietnice. Chciałaby z myślą o rolnikach przeprowadzić ustawę o ziemi. Tak, by od przyszłego roku cudzoziemcy nie mogli jej wykupywać. Choć właśnie tak się stanie. Ewidentnie kandydatka na premiera PiS nie została dobrze przygotowana przez swoich ekspertów, czytamy. Chyba nawet nie wiedziała już ustawy o ziemi. Podpisał już parę tygodni temu nowy prezydent Andrzej Duda. To jeśli chodzi o PSL. No ale cóż, mały komentarz z Rzeczpospolitej. Z pierwszej strony... Platforma obok licytacji hojnych obietnic zaproponowała wreszcie prawdziwą reformę, pisze Paweł Jabłoński. Fakt zaproponowania rozwiązań przez PO daje nadzieję, że nasze państwo jest jeszcze zdolne do międzynarodowego wyścigu gospodarczego. Platforma zaproponowała drastyczne ujednolicenie systemu podatkowego, połączenie w jedną daninę. I tu przypomnienie PIT-u, składek na ZUS i na Fundusz Zdrowia. Zamiast 3 oddzielnych bytów jeden, zamiast 2 armii urzędników tylko jedna i zamiast 2 oddzielnych kontroli w firmach tylko jedna. Oszczędności na redukcję urzędniczej armii mogą sięgnąć nawet 1 mld zł. Jeszcze większe oszczędności odnotują firmy, w których pracują tłumy ekspertów od rozliczeń z ZUS-em. Stracą też pracę liczni doradcy i konsultanci, których główną umiejętnością była interpretacja niejasnych przepisów o składkach. Jest więc szansa, że zniknie wielka rzesza miejsc pracy, na których, jak czytamy, niczego nie produkowano, ale która stanowiła część biurokratycznego molocha. No i jeszcze jeden komentarz. Jeśli chodzi o granice, też z pierwszej strony Rzeczpospolitej i przypomnienie informacji weekendu. Niemcy po południu zamknęli granice dla uchodźców. Dokładnie rzecz ujmując, został wstrzymany ruch pociągów do i z Austrii. Sprawdzane będą dokumenty osób przekraczających granice. Te kontrole będą wprowadzone z uprzedzeniem. Została Polska o tym poinformowana. Berlin podjął taką decyzję, bo tym jak do Monachium przybyło właśnie w czasie weekendu 20 tysięcy imigrantów. Monachium alarmuje, że nie ma już miejsc noclegowych, a przecież tam za tydzień zaczyna się Oktoberfest. Szef niemieckiego MSW tłumaczył, że ciężary związane z napływem uchodźców muszą być rozłożone solidarnie wśród państw Unii Europejskiej, tylko że uchodźcy chcą do Niemiec. Taki drobiazg. Kolejne komentarze. Właśnie, to też nawiązanie do tego, o czym mówiłam, jeśli chodzi o związkowców. Związkowcy wrócą do pracy, bo przecież PO zapowiedziała, że się zajmie związkowcami i ich etatami. Działalność związków zawodowych kosztuje przedsiębiorców, jak czytamy w Rzeczpospolitej, kilkaset milionów złotych rocznie. PO proponuje zmniejszenie liczby uprzywilejowanych pracowników. Z przedstawionego na początku tego roku przez posła EPO Michała Jarosa raportu wynika, że związki zawodowe działające tylko w kompanii węglowej kosztują spółkę około 30 milionów złotych rocznie. Z kolei Jastrzębska Spółka Węglowa płaci na pensje i utrzymanie działaczy związkowych 12 milionów złotych. BGHM kosztuje to 10 milionów złotych. Szacuje się, że liczone łącznie koszty działania związków zawodowych w Polsce, jakie pracodawcy ponoszą z własnej kieszeni, wynoszą nawet 300 milionów złotych rocznie.
związkowcy działający w największych firmach wykorzystują obecnie przepisy tak skutecznie, że ich gabinety i samochody służbowe są lepszej jakości od tych przysługujących członkom zarządu spółek. Związkom zdarza się nawet negocjować ze spółką podwyższenie wynagrodzenia przysługującego osobom zasiadającym na etatach związkowych, aby jeszcze lepiej mogły przykładać się do obrony interesów załogi. I jak czytamy dalej, zniesienie ustawowego obowiązku finansowania etatów związkowych stanowiłoby znaczące ograniczenie oczywiście przywilejów, a w praktyce może się okazać, iż część działaczy związkowych będzie musiała pełnić swoje funkcje społecznie, a część wróci, ojej, doświadczenia pracy, od której została zwolniona. No, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie, ale temat na pewno został poruszony. Co więcej, do tego tematu odnosi się Piotr Duda, z którym wywiad również w Rzeczpospolitej, ale co on na ten temat uważa? Propozycję z konwencji PO traktuje jak amok w obliczu potencjalnej przegranej. Taki sam amok jak Komorowskiego, który z godziny na godzinę ogłaszał nowe referendum i pomysły jak ten z emeryturami, na przykład wiązania wieku emerytalnego ze stażem pracy. No więc dopatruje się Piotr Duda powiązań z artykułem w Newsweeku z zarzutami o luksusach i do tych luksusów się odnosi. Mówi, że nie lubi luksusu, bo go nie ma, ale jednak Newsweek w najnowszym numerze kontynuuje temat i cytuje kolejne osoby, również pod nazwiskiem, które jednak twierdzą parę istotnych rzeczy, na temat których z kolei w Rzeczpospolitej w wywiadzie Piotr Duda nie chce zabierać głosu kilka razy. Mówi, że sprawa rozstrzygnie się w sądzie, ale jednak zarzuty gdzieś tam swoje z kolei ponawia, pisze o mafii. Na przykład mówi o mafii. To może wstęp. Po artykule w Newsweeku jeszcze bardziej widać solidarność w związku. Nikt nie wierzy w te brednie. Sprawa kończy się w sądzie. Te publikacje mają podtekst szerszy niż tylko polityczny. Można go nazwać wręcz mafijnym. Coraz częściej jestem terroryzowany przez firmę, która traci milionowe kontrakty na bazę zabiegową w ośrodku Bałtyk. Ponadto walczyłem, żeby zostało spełnione to, na co czekamy wiele lat, czyli odzyskanie majątku funduszów czasów pracowniczych. Tym również nadepnąłem komuś na odcisk. Interesujący fragment tego wywiadu, zwłaszcza z jednego powodu, pada pytanie. W spółce podległej Solidarności ludzie pracują na umowach śmieciowych? No i ja czytam czwarty raz odpowiedź i nie widzę na odpowiedzi na pytanie, czy w spółce podległej Solidarności ludzie pracują na umowach śmieciowych. No bo odpowiedź brzmi tak. Spółka Dekom to jest jedna z lepszych spółek turystyczno-hotelowych w Polsce. Przynosi nam zyski przeznaczane na cele statutowe związku. Nam się zarzuca, że korzystamy z pieniędzy budżetowych, a jak robimy dobry biznes, nie jako związek, tylko jako podmiot gospodarczy, to ktoś nam chce ustawiać w nim życie. Jestem szefem rady nadzorczej, całym swoim majątkiem, choć nie jest za duży, odpowiadam za to, co się dzieje. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem tytanem pracy. Na urlopy w ogóle nie chodzę. Ostatni raz z żoną na wczasach byłem chyba w 2007 roku, a ktoś tylko po to, żeby mieć chodliwy tytuł, próbuje udowodnić, że w ciągu 3 lat miałem 213 dni wolnego. No i mogę jeszcze 5 raz przeczytać ten fragment i nie widzę odpowiedzi na pytanie, czy w spółce podległej Solidarności ludzie pracują na umowach śmieciowych. Piotr Duda odnosił się na konferencji do tego fragmentu, mówiąc, że takich umów nie ma, ale Tygodnik twierdzi, że po prostu osoby zatrudnione na tych umowach zostały wyprowadzone do firm zewnętrznych. Więc można mówić, że nie ma, ale
konkretne dzisiaj przykłady padają w artykule Bałtyk moja własność, o czym za chwilę po informacjach gospodarczych, na które zapraszam już teraz. Pierwsze śniadanie w toku. Korzystamy z sieci wewnętrznej, należy zwrócić uwagę, czy konfiguracja firewalla pozwala na komunikację z portem. W tym przypadku należy również koniecznie zwrócić uwagę, czy połączenie, z którego korzystamy, nie odbywa się przez serwer proxy. Korzystanie z serwera proxy może uniemożliwić korzystanie. Spokojnie, o Redfield, o technologiach, jak nie przegapić nowych możliwości i jak zrobić to sprawnie i bezpiecznie. Krótko, konkretnie i na temat. Poradnik to KFM. Od poniedziałku do piątku po 17.55. Zapraszam, Karolina. Dzień dobry. Ile stopni ma woda? Myślę, że 12, więcej nie. Troszkę lepiej 17. 17? Tak dużo, myślałam, że mniej. Co trzeba pani robić? Tak, bo nie jest za ciepło. Lat jest w roku kapryśny. Wszystko się nakąpię. No może później troszkę. 17 stopni to jest ciepło jak na Bałtyk. W porównaniu jeszcze z aurą, która nas otacza, całkiem nie. Pani się kąpała? I nie zamierzam. Ja tylko kąpiele słoneczne. To jak wrócicie do domu tak bez kąpieli? Pewnie za nas zajdziemy jakiś pasem po drodze. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Gospodarcze. 5.40. Adam Ozga, dzień dobry. Platforma i PiS przedstawiły w weekend założenia swoich gospodarczych programów, które będą chciały wdrażać, jeśli wygrają w październikowych wyborach do parlamentu. PiS podtrzymuje wcześniejsze zapowiedzi i obiecuje m.in. 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, niższy podatek CIT dla firm oraz wzmocnienie pozycji rolników oraz związków zawodowych. Platforma natomiast chce całkowicie odmienić oblicze rynku pracy i systemu podatkowego. Zniknąć mają wszystkie obecne umowy o pracę, zastąpiłby je jednolity kontrakt, w którym pracownicy z czasem zdobywaliby kolejne uprawnienia. PO obiecuje też zlikwidowanie składek na NFZ i ZUS w obecnej formie. Ich opłacaniem zająłby się natomiast budżet państwa. Wysokość podatku PIT zależałaby od wysokości dochodów na osobę w rodzinie. Najniższa stawka wynosiłaby 10%. O tym, co wynika z programów wyborczych, porozmawiamy dziś w magazynie EKG oraz w raporcie gospodarczym Radia TOK FM. W tym tygodniu kalendarium danych z Polski wypełnione jest ważnymi informacjami. Poznamy m.in. dane o inflacji, zatrudnieniu oraz o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Ponad 1 milion osób odwiedziło już polski pawilon na wystawie Expo, która w tym roku odbywa się w Mediolanie. Niedziela to był Dzień Polski, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Najwięcej uwagi zwiedzający skupili na stole z tradycyjnymi polskimi potrawami. Nasz pawilon jest czwartym co do wielkości pawilonem na Expo 2015. Jego elewacja nawiązuje do skrzynek na jabłka, których Polska jest największym eksporterem na świecie. Pełne wydanie informacji już o godzinie 6. Zapraszam. Bardzo przyjemnie zapowiada się ostatni tydzień kalendarzowego lata. Dziś widzę tylko 24 stopnie w Warszawie. Tylko tyle widzę. Nie to, że tyle tylko na termometrze, bo to bardzo przyjemna temperatura. Najmniej w Suwałkach 19 stopni, ale najwięcej 27 w Zielonej Jeleniej Górze. We Wrocławiu także, w Krakowie również. Także nie ma co narzekać, chyba że oni ponarzekają na deszcz. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Pierwsze śniadanie w toku. Marta Kielczyk, witam ponownie i wracam do artykułu w Newsweeku na temat Piotra Dudy, który zaczyna się bardzo konkretnymi zarobkami. Ochroniarz 4,5 zł na godzinę, 24-godzinne dyżury. Kelnerka 980 zł na rękę po 20 latach pracy. Pracownik fizyczny 9,5 zł za godzinę po zmuszeniu do przejścia na śmieciówkę już tylko 5,5 zł.
magazynierka, działaczka Solidarności przez 16 lat, społeczny inspektor pracy, zwolniona bez powiadomienia związku zawodowego. To pracownicy należącej do NSZZ Solidarność spółki Dekom. Członkiem Rady Nadzorczej Dekomu, przypomnijmy, jest przewodniczący związku Piotr Duda. I opowieści o Piotrze Dudzie, związkowców, kelnerów, pracowników fizycznych ośrodka, o których szef Solidarności powiedział na swojej konferencji prasowej Moja Własność. Tych opowieści nie brakuje. Gazeta przypominała, że ma więcej informacji po pierwszym artykule, więcej konkretów. To już zostawiam ocenie Państwa, jak to brzmi, ale może kilka cytatów i odniesień do konferencji Piotra Dudy, bo podawał na tej konferencji na przykład, że od 30 kwietnia, znaczy odnosił się do tego, co podawał Newsweek. Może przeczytam ten fragment. Piotr Duda czyta z kartki na tej konferencji. Newsweek podaje, że w terminie od 30 kwietnia do 8 maja 2014 roku szef Solidarności był w Kołobrzegu. Kłamie. Piotr Duda był w Gdańsku, gdzie inaugurował kampanię pod hasłem Sprawdzam polityka. To manipulacja. Pisaliśmy, że w bazie meldunkowej Bałtyku znajduje się informacja o 8-dniowym pobycie w apartamencie 1708. Na nazwisko przewodniczącego. To okres między dwoma weekendami na przełomie kwietnia i maja ubiegłego roku. Duda twierdzi, że był w tym czasie w Gdańsku w służbowym mieszkaniu, ale na potwierdzenie wskazuje tylko jedno wydarzenie, rozpoczęcie kampanii Sprawdzam polityka. Sprawdzamy. Inauguracja ma miejsce 5 maja w poniedziałek, tuż po długim majowym weekendzie. Jeden dowód, jedno wydarzenie, według świadków trwające 3 godziny. Pytamy o ten termin ludzi z Bałtyku. Dyrektor Zdunek twierdzi, że przewodniczący był w tym czasie w Kołobrzegu i jak zaznacza, był to pobyt prywatny. Pracownica recepcji pamięta z kolei, że przewodniczący Solidarności na jeden dzień wyjeżdżał. Ale ciekawa jest tutaj historia pewnej pracownicy, która mówi: pracowałam w Dekomie 12 lat, jestem w Solidarności jak tata. W latach 80. strajkował, potem stawiał pomnik Trzech Krzyży przed stocznią. Rodzina, dla rodziny to tradycja. Przyjęłam się w 2002 roku, przez kilkanaście lat nie widziałam złotówki podwyżki, choć miałam wysługę lat. Na rękę dostawałam 980 zł. Widziałam, jak w spółce Solidarności traktuje się pracowników. Na moich oczach z 7 etatów zrobiły się 2. Dziewczyny, które pracowały po 20 lat, zostały zwolnione. Od jakichś 4 lat hotel sprząta firma zewnętrzna, zatrudnia dziewczyny na śmieciówkach. Mam 2 dzieci. Pomyślałam, że dobrze nam zrobi wyjazd do Bałtyku. Poprosiłam o turnus rehabilitacyjny. Tam przecież mają bazę do rehabilitacji, a Tadzio ma zespół Downa. Odmówili. Mogłam się wybrać tylko na zwykły wyjazd pracowniczy. Spytałam, komu przysługuje Bałtyk. Oni: to wyjazd raz w roku dla pracownika i jednej osoby towarzyszącej poza sezonem. Kilkadziesiąt złotych za dobę. Pojechaliśmy. W trójkę. Była zima. Pierwszą noc spaliśmy za darmo, przyjechałam z Gdańska, więc wydawało im się, że jestem którąś z tych grubych ryb z Komisji Krajowej, może albo z zarządu. Następnego dnia się połapali i kazali płacić. Usłyszałam, myśleliśmy, że pani pracuje w biurze. Pomyślałam, czym ja się różnię od tych z biura. Zapłaciłam. No i parę innych tego typu historii i przykładów. Dosyć duży artykuł podparty jeszcze wywiadem z Marcinem Zdunkiem, byłym dyrektorem hotelu Bałtyk. Kilka jeszcze dodatkowych przykładów. Może jeszcze wrócę, spróbuję przynajmniej do tego artykułu wrócić, ale przypomnienie: Piotr Duda odnosi się do zarzutów Newsweeka, które kolejny raz krytykuje, tym razem w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Zmieńmy temat. Tymczasem dziennik Gazeta Prawna. Prezydent będzie hojny dla frankowiczów. Otóż jeśli chodzi o pracę nad ustawą zgłoszoną przez posłów PO, mogłyby się zakończyć dosyć szybko, ale ustawa zapewne wyląduje w koszu. A to oznacza, że problemem frankowiczów będzie musiała zająć się nowa większość parlamentarna.
Formalnie odpowiedni projekt skieruje do nowego Sejmu prezydent Andrzej Duda. W tym tygodniu w Pałacu Prezydenckim zostanie powołany zespół ekspertów, który przygotuje ustawę. No i gazeta mówi, wiemy jakie mają być jej założenia. Inaczej niż PO, Prawo i Sprawiedliwość chce dać możliwość przewalutowania kredytów hipotecznych wszystkim dłużnikom, niezależnie od tego jak duże mieszkanie czy dom kupili za pożyczone w banku pieniądze. Projekt PO przewidywał w tym wypadku pewne ograniczenia. Kolejna różnica dotyczy sposobu przewalutowania. Według pomysłu PiS-u przyjęto by, że kredytodawca od początku miał kredyt w złotych, co oznacza przewalutowanie po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania. I powinien płacić raty takie, jak od kredytu w rodzimej walucie. Różnica między ich wartością a wartością spłaconych już rat frankowych powiększyłaby jego dług. To jeśli chodzi o dziennik, gazetę prawną. Kolejny temat z Gazety Wyborczej. Księża hejtują w sieci. Bardzo zdumiewający momentami opis komentarzy w mediach społecznościowych, na jakie zdobywają się niektórzy księża. Potrzeba mobilizacji, by postawić tamę muzułmańskiemu zalewowi, pisze na Facebooku ksiądz pracujący w Caritasie i dodaje, papież w tej sprawie nie jest nieomylny. Ksiądz Adam Kaczor kieruje zakładem opiekuńczo-leczniczym prowadzonym przez Caritas w Rabie Wyżnej w Małopolsce. Deklaruje, że jest miłośnikiem gór, Wojciecha Cejrowskiego i Andrzeja Dudy. Ma 1500 znajomych. Gdy jeden z portali zamieszcza informację, że Polsce grozi wprowadzenie szariatu, ksiądz Adam apeluje właśnie tymi słowami. Potrzeba nam mobilizacji, by postawić tamę muzułmańskiemu zalewowi. O niemieckiej kanclerz, która chce przyjmować uchodźców, pisze, niech przestanie przykładać swoje ręce do dechrystianizacji Europy. Nie zgadza się z papieżem Franciszkiem, który wezwałby, przypomnijmy, każda parafia w Europie przyjęła jedną rodzinę przynajmniej. I pisze, papież w omawianej sprawie nie jest nieomylny. Pisze też, Pan Jezus na pewno nie kazałby mi przyjąć pod dach kogoś, kto jest realnym zagrożeniem. To nie jedyny przykład i nie jedyny ksiądz, który w taki sposób pisze, komentuje między innymi na Facebooku sprawy uchodźców. Do tych wpisów cytowanych bardzo szeroko w Gazecie Wyborczej na czwartej stronie odnosi się między innymi ksiądz Andrzej Luter, który, przypomnijmy, niedawno przepraszał prezydenta Bronisława Komorowskiego za słowa biskupów atakujących go za podpisanie ustawy o in vitro. I jak mówi, niestety ta fala coraz bardziej wzbiera, tym razem w kontekście dramatu uchodźców. Ale przecież papież Franciszek niemal każdego dnia rozwala polskim pryncypialistom ich system wartości. I jak widać, jest wielu duchownych mocno zaangażowanych ideologicznie, którzy uważają obecnego papieża za lewaka. Coraz większe zdystansowanie się do Franciszka jest niepodważalne. To konsekwencja zideologizowania i upartyjnienia polskiego katolicyzmu. Przestaje to być wiara, a jest ideologia właśnie, do której Franciszek żadną miarą nie przystaje. Księża hejtują w sieci. A jeśli chodzi o hejt, to sporo dzisiaj o nim w tygodniku Wprost. Zniszczę cię w sieci. Na okładce okraszonej kilkoma soczystymi cytatami pełnymi pogardy, nienawiści i artykuł odpowiedni na ten temat dla tych, którzy mają mocne nerwy, nie wiem, są w stanie jeszcze się tym oczytać, jeśli można tak powiedzieć, to polecam, bardzo proszę, nie ma problemu. Z takich bardziej pozytywnych tematów polecałabym wszędzie artykuły o Rafale Majce, który jak pisze Wyborcza, góry przenosi, jak dodaje Super Express, jeszcze robi sobie to na urodziny, bo przecież polski kolarz trzeci w Vuelta Espania i to jest jak sen. Ale on mówi, to nie koniec, kiedyś wygram,
ten wyścig. To rzeczywiście niebywały sukces Rafała Majki, który nie do końca wierzył, że rzeczywiście awansował z czwartego na trzecie, ale poczekał w klasyfikacji generalnej, ale poczekał na ostateczne wyniki i radości rzeczywiście nie krył. To młody zawodnik i ciągle jeszcze ma szansę. Za kilka lat będzie lepiej, mówi Zenon Jaskuła. Dla Majki trzecie miejsce w Vuelcie to kolejny etap fantastycznie rozwijającej się kariery. Czytamy, Polak zajmował już siódme w 2013 i szóste w 2014 lokaty w Giro d'Italia. W zeszłym roku wygrał dwa etapy Tour de France i klasyfikację górską wyścigu, a na dokładkę jednotygodniowy Tour de Pologne. W tym sezonie dołożył kolejne etapowe zwycięstwo we Francji, a teraz podium trzytygodniowej Vuelty. Jest czego gratulować, jest się z czego cieszyć i jest komu kibicować w kolejnych jego próbach zdobywania sukcesów. Z jeszcze lżejszych tematów, tak sądzę, chociaż emocji nie zabraknie dla wszystkich twórców, którzy wystawiają swoje filmy na startującym dzisiaj 40. jubileuszowym festiwalu filmowym w Gdyni. I w Wyborczej mamy konkursową osiemnastkę, dokładnie rozpisaną, i kilka być może przewidywań co do rozstrzygnięć, ale to się wszystko jeszcze okaże. To będzie długa, tygodniowa niemal uczta. Jeśli chodzi o Gdynię, przypomnijmy, Jerzy Skolimowski, 11 minut. No niestety, ten film nie zdobył jednak Złotego Lwa w Wenecji. Czy zdobędzie Złote Lwy z kolei w Gdyni, to się jeszcze okaże, bo konkurencja jednak jest. Gdyby wymienić szybko całą osiemnastkę, a proszę bardzo, 11 minut, Anatomia Zła, Wody, Ciało, Chemia, Córki Dancingu, Demon, Ekscentrycy, Hiszpanka, Intruz, Karbala, Letnie Przesilenie, Moja Siostra, Noc Walpurgi, Nowy Świat, Obce Niebo, Panie Dulskie, Ziarno Prawdy, Żyć, Nie Umierać. Te filmy w konkursie głównym, w związku z tym będzie się działo, tyle mogę powiedzieć. Ach, zapomniałabym, o czym piszę w sieci. Rząd PiS jest już prawie gotowy. Otóż Beata Szydło, jeśli to rzeczywiście tutaj podkreślenie, będzie przyszły premier, już wie, z kim chce pracować. Kilka znanych nazwisk powraca, różne symbole w związku z tym, jak czytamy. Nowy rząd układa Jarosław Kaczyński, różne nurty jego poszukiwań symbolizują Antoni Macierewicz jako minister obrony i bankowiec Mateusz Morawiecki jako minister finansów. Pamiętajmy jednak, ostatecznie zdecyduje Beata Szydło, o ile z kolei Kaczyński na nią postawi. Szczegóły w tej gazecie. Można tam wrócić, zajrzeć, poszerzyć. Jeszcze wracam do Newsweeka i zarobków Piotra Dudy, bo on też odniósł się do tych swoich zarobków na konferencji prasowej, ale tutaj małe przypomnienie, że takie podstawowe zarobki to nie wszystko, bo rady nadzorcze kierują się swoimi zasadami i mają swoje wynagrodzenia roczne, a te nie są małe, jak czytamy w gazecie. I szczegóły również na temat tych dodatkowych zarobków, jeśli to Państwa interesuje, właśnie w tygodniku. Kilka zapowiedzi programowych, bo zbliża się, uwaga, uwaga, szósta, jeśli ktoś ma wychodzić do pracy, to za trzy, a nie, właściwie już zaraz będzie za dwie, szósta. Jeśli chodzi o pierwsze śniadanie w toku, po szóstej, po informacjach, które za chwilę, o uchodźcach. Dziś spotkanie ministrów spraw wewnętrznych i do spraw europejskich, unijnych. Nie brakuje komentarzy również po weekendowych manifestacjach w Polsce, za i przeciw. A w ten weekend na południu Niemiec pojawiło się 20 tysięcy
osób na granicy węgierskiej z Serbią, rekordowe tam 4,5 tysiąca. To jeśli chodzi o temat uchodźców. W studiu będzie Katarzyna Słubik ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Natomiast po informacjach o 6.20 w studiu profesor Henryk Domański z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. No, politycznym weekendzie i bitwie na konwencję, propozycjach, których nie brakuje, komentarze do tych propozycji, ale do uchodźców również, bo wiele wskazuje na to, że ta kampania będzie rozgrywać się wokół uchodźców właśnie. Jeśli chodzi o zapowiedzi późniejszych programów, poranek Radia Tomek FM i Dominika Wielowiejska dzisiaj w studiu o 7.20 Barbara Nowacka, współprzewodnicząca Twojego ruchu, jedynka Zjednoczonej Lewicy z Warszawy. To jeśli chodzi o pierwszego gościa, kolejne zapowiedzi jeszcze Państwu przedstawię. Pierwsze śniadanie w toku. Raz, 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 dwa, raz, raz. Otwieramy posiedzenie Sejmu Radia TOK FM we Wrocławiu. Przyjdź we wtorek 15 września na Plac Solny między 10 a 17. Poczuj się jak poseł lub posłanka. Zapytaj, wyraź opinię, złóż wniosek formalny. Najciekawsze wystąpienia usłyszą kandydaci na parlamentarzystów. Zaskocz ich. Czekamy na Ciebie we wtorek we Wrocławiu na Placu Solnym. Tylko w Radiu TOK FM. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 14 września, jest 6. Dzień dobry. Informacje TOK FM. Marta Nerwuć-Burzyńska i Adam Ozga. Powinny zacząć kursować pociągi z Austrii do Niemiec. Były wstrzymane na wniosek Berlina od wczorajszego popołudnia. To w związku z napływem uchodźców. To był weekend przedwyborczych konwencji w sobotę PiSu i Platformy, wczoraj Zjednoczonej Lewicy. Polski kolarz znów na podium wielkiego wyścigu. Rafał Majka, trzeci w Vuelta Espania. Decyzja o czasowym przywróceniu kontroli na niemieckich granicach jest sygnałem pod adresem Europy, twierdzi szef niemieckiego MSW. Niemcy przywróciły kontrolę, by ograniczyć napływ imigrantów. Po tej decyzji Czechy poinformowały, że wzmocnią patrole policyjne na granicy z Austrią. A w tej chwili powinien być przywracany ruch kolejowy między Austrią a Niemcami. Był zawieszony od wczorajszego popołudnia. Austriackie koleje podjęły tę decyzję na życzenie Deutsche Bahn. W pociągach do Niemiec utknęło więc prawie 2000 syryjskich uchodźców. Do 34 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych katastrofy drewnianej łodzi przewożącej imigrantów. Łódź zatonęła u wybrzeży greckiej wyspy Farmakonisi, położonej 20 km od wybrzeża Turcji. Blisko 70 uchodźców udało się wyłowić z wody, kolejnych 30 o własnych siłach dopłynęło do brzegu. To największa tego typu katastrofa u wybrzeży Grecji. Wśród ofiar jest troje dzieci i 15 kobiet. W imieniu wszystkich służb biorących udział w akcji chciałbym wyrazić nasz smutek i ból ze względu na śmierć ofiar katastrofy. Do uchodźców głównie z Syrii i Iraku Grecja jest początkiem podróży przez Europę. Zdecydowana większość z nich chce jak najszybciej przez Macedonię, Serbię i Węgry dostać się do Niemiec i do Austrii. Słuchasz informacji TOK FM. Podniesienie płacy minimalnej do 2,5 tysiąca złotych, likwidacja bezpłatnych staży, obniżenie wieku emerytalnego, większe nakłady na edukację i podwyżki emerytur o 200 zł. Po sobotnich konwencjach PiSu i Platformy wczoraj swoje wyborcze obietnice składała Zjednoczona Lewica. Proponujemy dobrą zmianę, mówiła współprzewodnicząca Twojego ruchu Barbara Nowacka. To my jesteśmy tą dobrą zmianą, pełną energii, wiarygodną, uczciwą, poważną i taką, która, kiedy wejdziemy do Sejmu, nie podda się i nie sprzeniewierzy się swoim wyborcom. Nie tak jak PiS i Platforma, którzy obiecują dużo, a potem tego nigdy nie dotrzymują. Lewica zawsze dotrzymywała i zawsze dotrzyma. Macie na to nasze słowo. Za 3 tygodnie Zjednoczona Lewica planuje kolejną konwencję wyborczą z udziałem ekspertów, a gościem poranka Radia TOK FM po 7.20 będzie właśnie Barbara Nowacka, po 7.40 Anna Lichocka, startująca z list Prawa i Sprawiedliwości. To wróćmy jeszcze w takim razie do sobotniej konwencji dwóch największych partii, PIT w wysokości od 10 do 39,5%, zawierający już w sobie zlikwidowane składki na NFZ i ZUS, a także minimalna godzinowa stawka na poziomie nie mniejszym niż 12 zł. To tylko niektóre z przedwyborczych obietnic PO, jakie padły na konwencji w Poznaniu. Premierowa Kopacz zapewniła, że Platforma
Platforma jest gotowa do rządzenia i poprosiła Polaków o głos w zbliżających się wyborach. Stoję tu dzisiaj przed wami, ale dzięki naszym mediom mogę zwrócić się do naszych rodaków. Tak, proszę was dzisiaj o głos na Platformę Obywatelską. Proszę was wszystkich o głos na ludzi, których będziecie spotykać się na ulicy, z którymi niekiedy sąsiadujecie, którzy nie muszą niczego udawać. Będziecie głosować i chcę, i proszę was o to, abyście zagłosowali na formację, która nie musi chować swojego lidera. Ja tu jestem z wami. W programie Platformy Polska Przyszłości partia deklaruje też, że po wygranych wyborach uporządkuje rynek pracy, zlikwiduje obowiązek finansowania przez pracodawców etatów związkowych i wprowadzi bon refundacyjny na leki dla ponad 3 milionów Polaków. W Warszawie z kolei swój program prezentowało Prawo i Sprawiedliwość. A dokładnie program partii przedstawiała kandydatka na premiera Beata Szydło. Również padła propozycja wprowadzenia minimalnej godzinowej stawki 12 zł brutto. Ale PiS chce także wprowadzić ustawę gwarantującą seniorom po 75 roku życia darmowe leki. Beata Szydło zapowiedziała też program Rodzina 500+, przewidujący wsparcie w wysokości 500 zł od pierwszego dziecka w rodzinach mniej zamożnych. Dla każdej rodziny, która ma niższe dochody, od pierwszego dziecka było po 500 zł na każde dziecko. W rodzinach lepiej usytuowanych wprowadzamy tu próg dochodowy od drugiego i na każde kolejne. Dla dzieci, dla rodzin, w których są dzieci niepełnosprawne, ta pomoc będzie jeszcze zwiększona, ten próg będzie podwyższony. Padły też propozycje ubezpieczeń dla rolników. Przygotowaliśmy ustawę o ubezpieczeniach dla rolników. To jest ustawa, która rozszerza ten zakres pomocy i ubezpieczeń. To jest ta ustawa, która da bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa rolnikom. Pieniądze na te projekty mają pochodzić z uszczelnienia systemu podatkowego. Wprowadzonego nowego podatku od transakcji finansowych, zwanego podatkiem bankowym. Oraz opodatkowania hipermarketów. Rafał Majka jest pierwszym polskim kolarzem, który stanął na podium w Madrycie na zakończenie wyścigu Vuelta Espania. W klasyfikacji generalnej uplasował się na trzecim miejscu, ustępując tylko Włochowi Fabio Aru i Hiszpanowi Joaquimowi Rodriguezowi. Jednocześnie Majka jest drugim polskim kolarzem, który stanął na podium jednego z trzech największych wyścigów świata. W 1993 roku Zenon Jaskuła uplasował się na trzeciej pozycji w Tour de France. A więcej informacji sportowych w Radiu Tok FM, między innymi o zakończonym US Open i zwycięstwie Nowaka Dżokowicza, w informacjach sportowych o 6.20, 7.20 i 8.20. Pogoda. Na zachodzie i na wybrzeżu więcej chmur, tam miejscami deszcz, możliwe też lokalne burze. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 28 na Dolnym Śląsku. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Pierwsze śniadanie w toku. Marta Kielczyk, witam ponownie. Za nami weekend manifestacji za i przeciwko uchodźcom. Dzisiaj spotkanie ministrów spraw wewnętrznych i ministrów do spraw europejskich, unijnych ministrów właśnie w sprawie uchodźców. Ale najważniejsza informacja tego weekendu: Niemcy uszczelniają granice, przywracają kontrolę, zwłaszcza na granicy z Austrią. W studiu Katarzyna Słubik, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Zacznijmy od tych granic. Jak to zmieni strefę Schengen? Czy to dopiero początek? Dzień dobry Państwu. Tak, jest to bardzo groźny sygnał. Nie można mówić, że nie. Znaczy, nie jest to zupełnie niespodziewane. Niemcy od początku mówiły, że przyjmują napływ osób z Węgier tylko tymczasowo i że absolutnie odpowiedzialność za uchodźców w Europie muszą wziąć wszystkie kraje europejskie. Niemcy prosiły, Niemcy błagały i jakby, ponieważ państwa Unii Europejskiej nie doszły do porozumienia, nie wyrażają chęci przyjęcia uchodźców, a raczej wręcz głośno mówią o tym, że będą protestować w temacie jakichkolwiek obowiązkowych kwot, to jakby też Niemcy podjęli taki środek, jaki uważali za konieczny. Jest to bardzo groźne, ewidentnie. Zwłaszcza jest to dosyć symboliczne, jeżeli mówimy o Niemcach, którzy do tej pory jako pierwsi mieli odwagę mówić, że przyjmować uchodźców musimy, że jest to nasza odpowiedzialność, solidarność. I jakby pierwsi z otwartą przyłbicą jakby wyszli i powitali uchodźców na swojej ziemi. I teraz właśnie widzimy ich wprowadzających tymczasowe granice, co jakby wydawało się, że nie zobaczymy tego w najbliższym czasie na
terytorium Schengen. Za nimi, jak już słyszymy, chcą iść Czechy. Do tego dołóżmy wszystkie mury budowane na granicach Unii Europejskiej, wszystkie kraje, które myślą o wybudowaniu murów. No i zaczynamy się zastanawiać, o co właściwie chodzi z Unią Europejską, o co chodzi z podstawowymi jakimiś takimi wartościami, na których Unia Europejska była zbudowana. No ale właśnie, co mają dać te kontrole? Bo mają zatrzymać na granicy osoby bez dowodów osobistych, bez dokumentów. Tylko co z nimi dalej? Czy jest jakaś procedura przewidziana? Pytanie, prawda? To prawda. Mówimy od jakiegoś czasu o hotspotach, czyli o takich miejscach, w których migranci mieliby dosyć szybko być rejestrowani i dosyć szybko ich sprawy miałyby być rozpatrywane. Ja mówię też o tych, którzy nie mają tych dokumentów. Tak, co oczywiście. Dalej? Oczywiście, znaczy to jest troszeczkę też taki trochę straszak. Ja już od jakiegoś czasu słyszę, że tutaj wszyscy migranci wyrzucają swoje paszporty i jakby wszyscy są terrorystami. Absolutnie. To znaczy straże graniczne krajów Unii Europejskiej mają ogromne środki.